trzeciej kolejce Ligi Wojewódzkiej siatkarz Wieluń podejmował drużynę kadetów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Niespodzianki nie było i goście zwyciężyli 3-1, ale to nie oznacza, że zespół mający w składzie reprezentantów Polski do lat 18 wygrał łatwo, szybko i przyjemnie. Gospodarze postawili wysoko poprzeczkę w drugiej partii, którą wygrali do 22, a niewiele brakowało, żeby okazali się również lepsi w czwartej odsłonie. Ostatecznie zwyciężyli w niej przyjezdni i do tie-breaku nie doszło, ale kto wie, jakby zakończył się cały mecz, gdyby sędziowie nie popełnili w końcówce ewidentnego błędu, nie zauważając dotknięcia siatki przez jednego z zawodników zespały. Kolejny sezon Zbigniewa Gajdy w roli opiekuna seniorów, siatkarza WKS-u. Liczysz, Zbyszek, które to już sezony są w roli twojego opiekuna? Nie liczę jakoś, który to jest sezon z trzecią ligą, czy z wcześniejszymi. No jest ponad 20 lat pracy w siatkówce, także trochę tego się już zbierało. Jak to jest z kompletowaniem drużyny przed sezonem? Bo wiadomo, juniorzy, młodzicy, wszyscy przechodzą z klasy do klasy, do juniorów nic się nie dzieje. Tutaj różne sytuacje życiowe, zawodowe, przychodzi nowy trener, dostaje gotowych zawodników, czy musi dzwonić, przekonywać, jak się poszukuje, kompletuje skład? Różnie to bywało. Wcześniej były czasy, że ogłoszenia były, które... W gazecie? No nie do końca, ale w mediach wieluńskich na pewno. Dzisiaj trochę to inaczej wygląda, bo po poprzednim sezonie zostali zawodnicy. Są lekkie tam takie korekty tylko. I tak to się odbywa. No, w miarę możliwości jest zachowana jakaś taka cykliczność. Takie pytanie, Tomek Białek w tamtym roku podstawowym zawodnikiem, teraz po kontuzji czy po prostu bez formy? Nie, Tomek Białek akurat jest po długiej chorobie i jeszcze kontuzji, w związku z tym nie jest do końca w pełni sił, nie można z jego umiejętności skorzystać, więc jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby zobaczyć Tomka na parkietach. Co możesz powiedzieć o tym dzisiejszym meczu? Prawdziwe oblicze twojej drużyny to w drugim secie, gdy uwierzyła, że można wygrać z przeciwnikiem, czy te trzy spowodowane przegrane w pozostałych partiach to po prostu brak wiary w umiejętności, może możliwość wygranej z drużyną, która się opiera na kadrowiczach kadetów? Znaczy tak, pierwszy set rzeczywiście przegraliśmy chyba już w głowach. Każdy następny już było trochę lepiej, natomiast chciałbym tylko zaznaczyć, że no ten wynik meczu mógłby jeszcze troszeczkę chyba się zmienić. No, trochę kontrowersyjna... Powiedz, jak to było w końcówce, gdy nas tylko był wynik cały czas. To po prostu sytuacja no, taka dla mnie no, akurat kuriozalna, żeby nie zauważyć tego, bo zawodnik spały po wykonaniu ataku, wpada w siatkę, nikt tego nie widzi i zaczynają nam uciekać. I tym sposobem przegrywamy seta bardzo ważnego, bo gdybyśmy tego seta wygrali, byłby 2-2 i jeszcze byśmy grali dalej. Dlatego to w pewien sposób ustawiło cały mecz, ta ostatnia piłka, można powiedzieć. Dwie kolejki pełne, no, może nie pełne, bo tutaj wiadomo, walkover, brak badań lekarskich. Za nami możesz powiedzieć cokolwiek o sile drużyn, no i z jakimi tutaj planami przystępujecie do tego sezonu? No, na pewno będziemy próbować zająć medalowe pozycje. Myślę, że ten sezon będzie bardziej wyrównany niż poprzedni. Te drużyny są bardziej wyrównane. No, ale to jest tylko takie teoretyzowanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Też inaczej będzie drużyna wyglądać, na pewno nasza, w sytuacji, kiedy wszyscy będą zdrowi, kiedy będzie można skorzystać z całej kadry zawodników. Także no, początek mamy dosyć trudny, ale ja mam nadzieję, że już każde następne mecze będą w lepszym wykonaniu. Dwa sezony pod rząd byliśmy się w barażach o drugą ligę z tobą, z Andrzejem Strzałą. Teraz chyba nie wypada, żeby chociaż do tych barażów nie przystąpić. No to już będzie należało na pewno, wiadomo, że żeby to dostąpić tego zaszczytu, trzeba zająć przynajmniej drugie miejsce, tak, w lidze.
Natomiast no, jeżeli to się uda, no, to już będzie tylko i wyłącznie w gestii zarządu klubu. Natomiast no nie, no, to są tak wielu, od długich, długich lat bije się o tą drugą ligę, bo to nie tylko te dwa sezony, kiedy walczyliśmy o drugą ligę, tylko jeszcze parę lat wcześniej, jeszcze kiedy z nami grał Mariusz Wlazły, to są bardzo już odległe. No, no nie mamy troszeczkę szczęścia do tego, żeby w tej formie zdobyć tą drugą ligę, no ale może w przyszłości będzie lepiej. Warto dodać, że dla jednego z graczy z zespołu SMS Spała sobotni mecz był rozgrywany niemal w domu. W drużynie przyjezdnej wystąpił bowiem dobrze znany w naszym mieście wychowanek siatkarza Wielunie. Tomek Stysiak, przypomnę, kto nie wie, uczeń kiedyś szkoły podstawowej w Kurowie, potem siatkarz Wieluń. Skrabeł chatów, wypożyczony do Spały, czy może coś pomylimy? Jaki jest twój statut obecny? Reprezentuję Barwy Bełchatowa i grałem w SMS-ie PZPS-ie Spale. Rozgrywki drugoligowe. Jak wygląda taki codzienny, inaczej, dzień poprzedni ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale? Na czym on polega? Mamy tygodniowo 7 treningów. Od poniedziałku do piątku mamy treningi na hali i we wtorki i czwartki mamy siłownię rano. No i tak naprawdę... W zajęciach szkolnych te treningi odbywają się, czy też tak wielu nie musisz dojeżdżać tam gdzieś iść o 16, 18, wracać o 20 i dopiero lekcje odrabiać, czy to jest pod was wszystko zrobione? Mieszkamy w tym samym budynku, w którym jest szkoła. Schodzimy tylko tak naprawdę schodami na dół, jesteśmy już w klasie, w której odbywają się zajęcia. A co do hali, to mamy do przejścia jakieś 200 metrów i jest hala sportowa, na której trenujemy. A macie w ogóle WF-y, czy wszyscy od razu szóstki na półrocze i na koniec roku dostają? Jako takiego WF-u nie mamy, tylko po prostu trenujemy się siatkówkę. Tak 5 razy w tygodniu trening siatkarski, no i w sobotę zbijamy śmietankę, mecz gramy i tak dalej. Rozumiem, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czyli tam są teoretycznie zawodnicy przymierzani do reprezentacji młodzieżowych. Który rocznik jest wasza drużyna i jaka to ewentualnie może być reprezentacja i czy ty tam masz miejsce pewne, czy bijesz się o to? No, jak to trener powiedział, nikt nie ma pewnego miejsca. Tak samo, że szkoła nie jest reprezentacją. Nie każdy, kto jest w szkole, jest reprezentacją. Mariusz Wlazły, przypomnij, nigdy nie był w SMS-ie, prawda? Tak, nigdy nie był w SMS-ie i teraz gra jak gra. Przecież widać, że MVP Mistrzostw Świata jest jednym z lepszych atakujących na całym świecie. A jak z tobą jest? Forma rośnie zwyżkowo od początku sezonu. Już w reprezentacji też coś się pokazałem. Myślę, że w styczniu mamy kwalifikację do Mistrzostw Europy i chcę tam zawalczyć o pierwszą szóstkę. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? Byliście do ugryzienia, czy po prostu zdrzemnęliście się w drugiej odsłonie? Myślę, że Wilm pokazał bardzo dobrą grę. Zaskoczył nas przede wszystkim zagrywką. Wydaje mi się, że wyróżniał się to Tomasz Wenzel na tle całego zespołu. Powinien zostać jakoś wyróżniony. A co do nas, mieliśmy swoje dobre i słabe takie chwile gry, ale myślę, że jakby się chłopaki tak mocniej spięli, jak byłaby taka rywalizacja większa, to by mogli nas spokojnie pokonać. Mecz czwartej kolejki w Lidze Wojewódzkiej Wielunianie również zagrają w hali Wosir, gdy w sobotę 5 listopada podejmować będą Kasztelana Rozprza. Początek spotkania o 14:00.